Dzień dobry z bardzo dzisiaj zasmogowanego Poznania. Mamy tutaj taką żaluzję w studiu i bardzo dobrze, bo nie chcę aż strach patrzeć o tym, na to, co się dzieje za oknem. Jeżeli ktoś nie musi, radzę nie wychodzić z domu, no ale o sprawach poznańskich dzisiaj rozmawiać u nas będziemy. W naszym studiu Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Pierwszy zastępca, ważne zastrzeżenie ostatnie. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam serdecznie. To zastrzeżenie bierze się oczywiście z słynnej kontuzji prezydenta Jacka Jaśkowiaka. To tak zapytam też i z przyzwoitości, z grzeczności. Jak się mówiła pan prezydent, czy jeszcze jest na L4, czy słyszałem, że już bywa w ratuszu? Bywa w ratuszu, bo niektóre dokumenty czasem musi podpisać, bo są zastrzeżone kompetencje ustawowo tylko dla prezydenta. Tam, gdzie oczywiście możemy jako zastępcy podpisywać różne dokumenty czy rozporządzenia, to oczywiście to tak się dzieje. Natomiast prezydent wraca do zdrowia. Oczywiście to jeszcze potrwa kilka tygodni, rekonwalescencja. I teoretycznie pan zastępuje w większości ja kwestii. I moi koledzy oczywiście, to jest tak. Oczywiste. A ma pan takie telefony z tylnego siedzenia prezydenta? Nie, tu... Gospodarza nie ma w tym mieście. Co pracujemy od 7 lat razem i po prostu wiele rzeczy po prostu chodzi jak w zegarku tak naprawdę i każdy wie co ma robić i jest zaufanie. Nie czuje się pan... No już zdarzały się przecież takie przypadki, gdzie prezydent przecież też tam miał krótszy czy dłuższy, nie był poza pracą z Leslie właśnie też tam na jakieś problemy osobiste, zdrowotne w tym przypadku i też no i taka sytuacja też wymagała z mojej strony i ze strony kolegów też odpowiednich działań. Panie prezydencie, no to nie był najlepszy moment na to poślizgnięcie się, mówiąc szczerze. Trudna sytuacja na rynkach także światowych, gospodarczych. Tendencja jest okropna, jest inflacja, galopujące ceny gazu, prądu. No to pytanie tak, jak to się odbije na finansach miasta. Czy pan jest w stanie już jakieś miarodajne dane podać? Tak, no mamy wstępne wyliczenia na bazie rozstrzygniętych postępowań na zakup energii i gazu dla naszych jednostek samorządowych, szkół, przedszkoli, żłobków, DPS-ów, bo przecież miasto, jak podobnie spora część gmin w Polsce zakładam, kupowało energię i gaz w ramach grup zakupowych, bo to zawsze było z natury rzeczy tańsze dla publicznych podmiotów, bądź co bądź obracałem publicznym pieniądzem, więc musimy też troszczyć się o to, żeby tych pieniędzy było jak najmniej wydawanych. No i cóż, można powiedzieć, w wyniku tych postępowań ceny energii skoczyły o ponad 70%. To będzie w liczbach takich bezwzględnych kwota rzędu z 57 milionów złotych, które wydawaliśmy każdego roku na energię, właśnie w szkołach, przy szkołach, w różnych jednostkach, energia też w MPK i tak dalej, do blisko 100 milionów, do 97 w tej chwili. To nie jest do końca jeszcze pewne, jak to się zakończy oczywiście, bo to zawsze kwestia zużycia i tak dalej. A w przypadku gazu to jeszcze jest bardziej drastyczne, bo to jest o ponad 320%. Do tej pory wydawaliśmy około 8 milionów złotych, teraz jest to planowane 22. Wiem, że pan się boi o te wrażliwe instytucje, te niezarobkowe, które są w garnuszku miejskim. Ale oczywiście jeszcze są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły. Ludzie, którzy mieszkają po prostu w blokach. Sam mieszkam przecież na ratajach i to też jakby no, to są gospodarstwa indywidualne, no, ale zostaliśmy wszyscy dziwnym trafem zakwalifikowani w sporej większości jako komercyjne. No tak, ale to ma być korygowane. Wiemy, że jest projekt ustawy na rządzie. Widziałem ten projekt ustawy. Te wrażliwe jednostki też są tam wymieniane jako te, które mają być traktowane niekomercyjnie, mają być pod ochroną. No właśnie, mamy nadzieję, że tak się stanie, bo tu też apelowałem dwa dni temu. Przy czym my tych projektów jeszcze nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że będą konsultowane ze stroną samorządową. Ale ja widziałem takie nieoficjalne. Tam jest mowa o tych Jest o tych mowa o szkołach, tylko teraz pytanie jest takie, czy, bo to są to czasami też decydują przecinki słowa, czy również grupy samorządowe, te, które... Te zakupowe. Zakupowe, dokładnie. No, żeby tego nie pominięto. A gdyby tak nie było, to co? Rozważacie wtedy rozwiązanie takiej grupy Znaczy, zakupowej? No ja mam nadzieję, że nie zostaną ukarani ci, którzy przez lata oszczędzali, w sposób racjonalny się zachowali, a będą, nie wiem, nagrodzeni ci, którzy... Chodzi o to, że na przykład szkoła czy żłobek były w jednej grupie, oczywiście. Na przykład z termami, które są zarobkową instytucją, no i siłą rzeczy... No akurat chyba niekoniecznie w tym przypadku, ale mimo wszystko... Chodzi mi o przykład. Jakby. Jasne, ale tak czy owak, no, gdybyśmy pojedyncze szkoły zaopatrywali w energię w pojedynczych kontraktach, to byłoby wszystko znacznie drożej. No, mam nadzieję, że te grupy zakupowe będą ujęte w tej ustawie, bo wtedy to będzie problem i kłopot dla wszystkich. Panie prezydencie, no to na konkretach. Wiem, że bardzo wysokie będą podwyżki, jeśli chodzi o koszta funkcjonowania
funkcjonowania komunikacji miejskiej. To pewnie interesuje większość obywateli. Pytanie za 100 punktów. Wzrosną ceny biletów. PKP PLK już podwyższyła ceny. No, wy rok temu podwyższyliście. My żeśmy podwyższyli po piątce Kaczyńskiego w wiosną 2020 roku. I najdroższe bilety w Polsce. Będę się tego trzymał. Nie są najdroższymi, żeśmy to wykazywali i to też taką łatkę niektórzy próbują nam przypiąć. A, to były nieprzystawane dane. I mogę to obronić jako też użytkownik komunikacji publicznej na co dzień. Natomiast nie dzisiaj o tym mowa, panie dobrze, nie ma problemu następnym razem. Natomiast fakt jest faktem, że też widać, że inne gminy, inne miasta, no teraz po prostu też podnoszą te ceny. Tak, bo nie podwyższali wcześniej. I jeszcze robią to bardziej mocniej niż to wtedy my żeśmy byli zmuszeni, podkreślam, zrobić. I to żeśmy też wyjaśniali, z czego to się bierze. No, myślę, że wszyscy, którzy mieszkamy na co dzień, nawet nie zajmujemy się matematyką samorządu, wiemy doskonale, że budżet ma swoje granice. A budżet miasta Poznania to nie jest budżet prezydenta, urzędników, radnych, to jest budżet nas wszystkich, pana redaktora również, bo to jest budżet mieszkańców naszego miasta. Jeżeli ktoś na poziomie krajowym z tego budżetu wspólnego zabiera 200 kilkadziesiąt milionów złotych, a Polski Ład między innymi też to robi, myśmy o tym mówili. Mówię o tym dlatego, że teraz przychodzi, teraz taka jest zderzenie teraz dwóch potężnych problemów. Z jednej strony jesteśmy odarci z dochodów bieżących, bo to jest bardzo ważne, a z drugiej strony mamy płacić jeszcze większe rachunki za gaz. Pan zaznacza to dlatego, że być może w perspektywie dalszej to się jakoś będzie bilansować i pan mówi o tym, o tych bieżących, ale nie dziś to jest temat. No, ale ważne jest to, że właśnie w tym momencie ludzie muszą teraz wiedzieć przyczynowo-skutkowo. Dziś chciałbym wiedzieć, czy zapłacimy więcej za bilety. Znaczy, to proszę zapytać ministra Sasina. Nie, no minister Sasin nie ustala ceny biletów. Nie, ale właśnie ministra Sasina i cały rząd, czy na przykład zechce na przykład doprowadzić do tego, że udział samorządów w dochodach z PIT-u wróci na przykład do tego, co było chociażby jeszcze przed 31 grudnia. No tak, ale panie prezydencie, ale to jest sytuacja dalszej perspektywy. Czy dziś na bieżąco, w tych miesiącach pan planuje, znaczy, na pewno, że będą podwyżki biletów, albo mniej taboru na ulicach? Wie pan, my żeśmy powiedzieli jedną rzecz. Jeżeli, już powiedziałem to w poniedziałek, jeżeli nie będziemy wsparci w zakresie tych rosnących drastycznie cen energii gazu o kilkaset procent w przypadku gazu, od 70% prądu, to przecież no... To wtedy będą podwyżki. My nie mamy drukarni pieniądza, tak? My nie możemy sobie sami podnosić podatków, my nie możemy zabierać pieniędzy, nie wiem, rządowi, jak to rząd robi względem samorządu. To proszę pana, ma pan tak, już w niektórych jednostkach, pływalniach i tak dalej, zostały podniesione ceny biletów wstępu, bo za prąd trzeba zapłacić, tak? Możemy Wy też podnieśliście za termy i za... Tak jest. Tak, bo prąd już rośnie, przecież otóż to nie rośnie od dzisiaj, od wczoraj, od 1 stycznia, tylko od już tam miesięcy. Ja rozumiem, jakie są powody. Dokładnie. I tak samo jest kwestia ograniczania niektórych usług, standardu usług, wstęp, również korzystania. Nie chcę teraz definiować konkretnych rzeczy, ale uczciwość nakazuje i mieszkańcy Poznania muszą o tym wiedzieć, że konsekwencje tej polityki, przepraszam, rządu, bo ja nie chcę być posądzony panie o to, że musimy... Moglibyśmy bardzo długo... 40 filmów zrobiłem, jak mówi klasyk, o sytuacji światowej na rynku energii. No ale wie pan, to jest tak jakby... Można na rząd zwalić, ale to jest jakby ktoś miał do pana pretensję, że nie wiem, pracodawca pana obcina panu wynagrodzenie. Jakie są konsekwencje? Ja nie pytam o przyczyny, no, panie prezydencie. Załóżmy, że ktoś panu obcina wynagrodzenie. Dobrze, inaczej, panie prezydencie. I pan ma płacić jeszcze więcej. I skąd ma pan wziąć pieniądze? Tak w samym razie to jest w przypadku samorządu. Podam przykład. Kalisz na przykład próbuje zmniejszyć zużycie energii przez to, że wymienia lampy na energooszczędne. 60% czegoś tego. Czy wy takie coś... Oczywiście, że to robimy. Mamy coraz więcej latarni LED-owych, coraz więcej instalacji. A procentowo jak to wygląda? Na pewno przy wszystkich nowych inwestycjach to już jest standard. Mhm. Wcześniej miasto jeszcze chyba nawet w 2013-2014 roku weszło w tak zwany program SOWA, który właśnie powodował, że mogliśmy wymieniać uliczne latarnie właśnie czyli na te nowe. Czyli będzie widać, ale trochę ciemniej będzie. Nie, tak? Będzie. Bo SOWA dobrze widzi w nocy. Taką ma nazwę, ale właśnie powiem szczerze, że się bardzo dobrze jedzie właśnie, czy się idzie, właśnie spaceruje. W Kaliszu powiedzieli, że na niektórych ulicach może być trochę ciemniej. No, ja za Kalisz nie powiadam, no to jest inna część naszego regionu. Natomiast Wielkopolska, jak niektórzy mówią. Wielkopolska, historycznie Wielkopolska, nawet znacne miasto, serdecznie pozdrawiamy. Natomiast trudno mi oczywiście oceniać to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o uliczne latarnie. Natomiast oczywiście te wszystkie działania, fotowoltaika i tak dalej, tylko znowu, to są wszystko działania, szanowny panie redaktorze, z pozycji lokalnej, a tutaj potrzebne są znowu działania ogólnopolskie, systemowe.
I również w porozumieniu z działaniami europejskimi. Ja dzisiaj nie rozmawiam z ministrem Sasinem. Tak, ale panie redaktorze, ale dla rzetelnego oceny sytuacji należy sobie powiedzieć tak, że niedawno zostały wprowadzone w Polsce regulacje, które znowu zniechęcają ludzi do fotowoltaiki. No to jest wszystko, czyli z jednej strony, żeby ludziom dawać szansę, żeby mogli mieć tańszą energię, również ekologiczną. Tylko pan cały czas to oni. Ale kto? Przecież nie pan redaktor. Skutki, panie. Ale przecież to nie pan redaktor. Panie prezydencie, dobrze. Muszę zdefiniować tego, że tak powiem, kto to robi. O cięciach w takim razie porozmawiajmy. Czy miasto, nie pytam czy, tylko ile będzie tych cięć, jak głębokie. Myślę o głównych inwestycjach. Pan deklarował, że co jak co, ale tramwaj na Narmowice pojedzie i tu nie będzie żadnego cięcia. W tej chwili udało nam się, to jest właśnie to, co odróżnia czasami samorząd, ja nie mówię, że zawsze samorząd jest we wszystkim idealny, bo też nikt nie popełnia błędów, nie popełnia błędów ten, który nic nie robi, ale generalnie chcemy na pewno zrealizować te wszystkie inwestycje publiczne, transportowe czy inne, które są objęte dofinansowaniami zewnętrznymi, unijnymi, bądź tutaj też wsparcie w przypadku dwóch projektów BGK-u. Czyli także remont pestki i budowa mostu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem dla służb ratunkowych pomiędzy Berdychowem a Chwaliszewem. I to są inwestycje, które chcemy zrealizować i teraz, żeby też odbiorca, nasz radiosłuchacz wiedział, to są inwestycje, na które mamy tak zwane środki majątkowe. I to są pieniądze, których nie możemy przerzucać na przykład na opłatę za energię, za gaz, czy na przykład na ważne wydatki celowe, społeczne, tak jest, czy na przykład wynagrodzenia naszych pracowników. I to jest właśnie ten dramat sytuacji, bo niektórzy mówią, a to nie inwestujcie, nie róbcie, i tak dalej. No nie możemy, tak, bo raz, że stracimy dofinansowania, dwa, to nie są pieniądze, które my możemy zgodnie z dyscypliną finansów publicznych przeznaczyć na inne wydatki. Ja rozumiem to tak, po inwestycjach nie będzie. To znaczy, te 6-7 inwestycji ważnych, które jeszcze chcemy dokończyć w tej perspektywie, które zakładaliśmy, zwłaszcza tej unijnej, chcemy zrealizować. Natomiast problem może być taki, że jak się teraz będą pojawiać nowe pomysły, lokalne, czy też na poziomie ogólnopolskim, a zróbmy może ogólnomiejskim, zróbmy to i tamto, to w tym momencie może być na to po prostu w tej chwili szlaban. Tak? Czyli będziemy bardzo ważna inwestycja, budowa tunelu na Plewiskach, bo to na razie jest cały czas w powijakach, a deadline jest nieubłagalny, połowa przyszłego roku. Starosta poznański Jan Grabkowski nawet mówił, że trochę się niepokoi o tę inwestycję. Ma rację, bo mieliśmy prawie półroczne odwołanie tutaj do Rdosiu jednego z mieszkańców. Straciliśmy na to pół roku, przed ponad jeszcze wieloma miesiącami. Potem jeszcze perypetie z przetargiem, gdzie wykonawcy walczyli o ten kontrakt na drodze sądowej. Także już wtedy straciliśmy ileś miesięcy. Myślę, że w marcu mieliśmy spotkanie teraz parę dni temu. Ekipy budowlane już wejdą na plac budowy. Liczymy też na pewną elastyczność też ze strony PKP PLK, która tutaj też życzliwie się przygląda temu przedsięwzięciu, że też uwzględnią pewne ograniczenia ruchu pociągów, które no muszą też spowodować, które sprawią, że będzie można też... To jest bardzo trudna inwestycja. Dokładnie, a z drugiej strony trasa międzynarodowa, też towarowa, więc my musimy i lokalna dla nas też, bo dojazd, więc na pewno ten rok z kawałkiem, w zasadzie będzie na pewno tych prac najbardziej intensywnych na samym układzie torowym, to będą na pewno pewne niedogodności. Ale pieniądze również na to też są mamy ze strony Unii Europejskiej, ze programu operacyjnego wielkopolskiego, którym zarządza pan marszałek i oczywiście dokładamy my jako miasto Poznań, powiat poznański, gmina Komorniki. Z bólem serca muszę zakończyć naszą rozmowę, bo czas nas już gonią. Tak nam się rozmawia zawsze, panie prezydencie. Konkluzja jest taka. Inwestycje, które są realizowane, a z Polskim Ładem to jeszcze zobaczy się, jak to wszystko będzie wyglądało w ostatecznych rozrachunkach, bo one są bardzo różnie prezentowane. No jest generalnie jeden wielki bałagan. Wszystkich. Mariusz Wiśniewski, pierwszy zastępca prezydenta Poznania, gość porannie. Dziękuję, panie redaktorze. Życzę wszystkim miłego dnia.